Cześć wszystkim. Na wstępie zwrócę się do Was z ogromną prośbą. Jeśli się Tobie podoba, wracasz tu po kolejne filmy, kliknij proszę suba. Dla Ciebie to niewiele, dla mnie bardzo dużo. Jeśli chcesz być na bieżąco z filmami i postami, kliknij dzwoneczek. Z góry dziękuję. Nadszedł zatem czas na rozprawienie się z Zontesem G1-125 Spoke. Zapewne zastanawiacie się, skąd ten tytuł. Obejrzyjcie do końca, a zrozumiecie, że nie chodziło jedynie o clickbaita. Tradycyjnie zacznę od dołu, ponieważ to cholernie istotna sprawa w przypadku wszystkich motocykli. Opony, bo o nich mowa, wyprodukowane zostały pod marką CST. Mają kostkowy dualowy bieżnik, co od razu sugeruje możliwość częstszego zjazdu z asfaltu. Udało mi się przetestować je w niemal każdych warunkach atmosferycznych, prócz śniegu, mrozu i gradu. Jako, że mam różne doświadczenia z chińskim ogumieniem, od samego początku podchodziłem do nich z dużą rezerwą, która na szczęście bardzo szybko odeszła w zapomnienie. Muszę przyznać, że opony zachowują się bardzo dobrze na suchym i mokrym asfalcie. Jak na razie kleją więcej niż przyzwoicie i szybko okazuje się, że można im zaufać. W połączeniu z ABS-em, który działa bardzo subtelnie, to znaczy w trakcie ostrego hamowania klamka delikatnie pulsuje, nie odstawiając, jak to często bywa, dramatu w postaci mocnego kopania, jakby walczyło życie. Tylko raz udało mi się zmusić go do pojedynczego, mocniejszego kopnięcia, kiedy ostro hamowałem na zapieszczonym asfalcie. O dziwo, w trakcie deszczu nastawiałem się na dużo dłuższą drogę hamowania, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Short z hamowania w prawym górnym rogu. Pod tym względem otrzymujemy w cenie 17,5 tysięcy złotych wysoki poziom bezpieczeństwa. Czas na zawieszenie. Będzie krótko, bo nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia. Z przodu upside down, z tyłu monoshock absorber. Całość działa bardzo dobrze. Jest też idealnie zoptymalizowana pod masę maszyny. Niby sztywno, ale nie tak, że wybije nam kręgosłup. Jest sprężyście na włoską modłę. Bardzo podoba mi się w nim, że podczas przejeżdżania przez większe nierówności czy chopki, początkowa faza amortyzacji jest jakby zmiękczona, dopiero później wszystko lekko sztywnieje. Przy tym jest bardzo spójnie, stabilnie, nawet masa motocykla przy awaryjnym hamowaniu nie powoduje efektu mocnego nurkowania. Idąc dalej mamy silnik. Moc, która jest oficjalnie podawana, to 14,7 koni mechanicznych. Jest ona, pomimo lekkiej nadwagi, ponieważ zatankowana maszyna waży 160 kg, w zupełności satysfakcjonująca. W mieście mamy bardzo dobrą dynamikę. Od zera do licznikowych 100 km na godzinę rozpędzałem maszynę z 16 sekund. Tu odsyłam do shorta z przyspieszenia w prawym górnym rogu. Warto wspomnieć, że przekłamanie licznika względem GPS-u to praktycznie stała wartość 11,6%. Czyli jadąc setką, GPS-owo lecimy 89,6 km na godzinę, a osiągając prędkość maksymalną 125 km, GPS melduje 112 km na godzinę. Filmik w prawym górnym rogu. Osobiście wolałbym widzieć mniej na blacie i zniwelować ten bezsensowny błąd pomiarowy o ponad połowę. Prędkość maksymalna na wyżej wspomnianym poziomie jest do osiągnięcia po dłuższej chwili jazdy w pełnym złożeniu. Po silniku w prostej drodze mamy wydech. Jego dźwięk jest w miarę wyrazisty, przyjemnie popierduje, ale nie ma w nim chamstwa tanich puszek z logo Atrapowicza. Polecam przegazówki, bo wtedy najlepiej słychać tę soczystą wyrazistość. Dźwięk również nagrałem i odsyłam do shorta. Nim przejdę do kanapy, plastików i cyferblatu, warto wspomnieć o solidnym i masywnym gmolu, który dobrze chroni opakowanie przed przewrotkami. Niestety, mocno wystające lusterka po upadku mogą oberwać najbardziej. Stłuczenie szkła lub chwilowa utrata lusterka są tu największym zagrożeniem. Swoją drogą szybko o wibracjach przenoszonych na lusterka.
Testowy egzemplarz pracował raczej dość gładko. Większe wibracje pojawiały się jedynie na chwilę, po czym samoistnie ustępowało. Nie wiem, o co tu chodzi, ale być może ten typ tak ma. Przy tym lusterka lekko wibrowały, ale nie powodowało to braku możliwości obserwacji otoczenia. Plastiki. Jakościowo całkiem dobrze to wygląda. Co prawda, nad wykończeniem odlewów Zontes mógłby trochę popracować. Bywa, że tańsze maszyny mają zrobione to lepiej. Niemniej jest solidnie i całość wzbudza zaufanie. Cóż, w tej cenie nie powinno to raczej nikogo zaskakiwać. Na plus podświetlane obwódki wokół przycisków. Licznik jest bardzo czytelny. Zabiera wszystkie potrzebne nam informacje, a co najważniejsze dla początkujących, wskaźnik zapiętego biegu. Skoro przy biegach jesteśmy, omówię na szybko skrzynię biegów. Działa ona niemal perfekcyjnie. Wbijając bieg, czujemy przyjemny, lekki opór, po czym jest kliknięcie, które informuje nas, że bieg jest zapięty. Biegi można przebijać bez sprzęgła, jeśli zgramy się z prędkościami obrotowymi silnika. Warto wspomnieć o sprzęgle antyhoppingowym, które w sumie działa i czuć to przy ostrym traktowaniu maszyny. Dlaczego powiedziałem niemal perfekcyjnie? Ponieważ neutrala trzeba poszukać. Czasem wystarczą dwa kliki, czasem trzeba pomielić. Kanapa jest obszerna. Mam wrażenie, że wypełnienie wykonano z pianki o średnim stopniu twardości, jednak jest go niewiele, stąd ma się wrażenie, że jest twardo. Akurat dla mnie to zaleta, gdyż preferuję tego typu siedziska. Oświetlenie drogowe, a w szczególności przednia lampa, jest genialna. Wygląda i świeci bardzo dobrze. Z tyłu mamy LED-owy cienki pasek, który daje bardzo intensywne światło. Na drodze będziemy widoczni. Jeśli jednak komuś będzie mało, dzięki gmolom można zainstalować dodatkowe lightbary. Przejdźmy zatem do najważniejszego. Prowadzenie. Z racji tego, iż motocykl do zbyt długich i wysokich nie należy, mierzy na długość 1978 mm, a na wysokość 1112 mm w najwyższym punkcie, prowadzi się dosłownie jak rower, pomimo wysokiej masy. Na asfalcie od dosłownie pierwszych metrów do końca tygodniowego testu miałem tylko jedno skojarzenie. Aktualnie produkowana Honda CB125R. Jeśli chodzi o lekki teren, motocykl z racji dobrze dobranych dualowych opon czuł się tam jak ryba w wodzie. Na luźnym podłożu przód nie myszkuje, idzie jak po sznurku. W lekkim błotku również. Tył ma dość sporo trakcji, ponieważ opona dość szybko się czyści. Pamiętajcie jedynie, że opowiada to terenowy amator, który sprawdzał to wszystko mocno zachowawczo. Żeby jednak zbyt różowo nie było, miałem wrażenie, że silnik niespecjalnie lubi jeździć w terenie. Dość mocno się przy tym grzał, co skutkowało prawie cały czas pracującym wiatrakiem przy chłodnicy. Zatem, czy Zontes G1 jest najlepszy w stawce lifestyle'owych fanbajków? I tak, i nie. W swojej klasie cenowej konkurencji ma niewiele. Można pokusić się o ubranie Bartona Stratosa w oponę dualową. Ma podobną moc i masę. Cenowo wyjdzie trochę ponad 1000 zł taniej, z tym, że brak będzie ABS-u. Drugą propozycją będzie Junak SC125. W jego przypadku również potrzebna byłaby zmiana na oponę dualową. Cenowo nie do końca można to jednoznacznie określić, ponieważ sumując motocykl plus opony, ceny wahałyby się między rocznikami od 15,5 tysiąca zł, jak również mogłyby przekroczyć budżet 18 tysięcy zł. Pogodzić będziemy musieli się również z brakiem ABS-u. Po drugiej stronie skali możemy rozważyć Yamahę XSR 125 cm w cenie 24 800 zł. Różnica w tym przypadku jest ogromna. Jeśli zaś spojrzymy na całą gamę motocykli Zontesa i będziemy szukali konkurencji jedynie przez pryzmat silnika i wyposażenia motocykla w ABS, wówczas wyłania się bardzo mocny konkurent w postaci Vodża 125R.
Mówią, że jest z niego niezłe ziółko dzięki niskiej masie. Może uda mi się to jeszcze sprawdzić w tym roku. Czas pokaże. Niemniej, jeśli czujesz do Zontesa miętę, po prostu zrób to, co chodzi ci po głowie. Myślę, że warto. Dzięki za poświęcony czas. Mam nadzieję, że pomimo masy materiałów o tym sprzęcie, moje kilka słów coś wniesie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!